Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment Family i dzisiaj pokażę wam coś, co obiecałam wam pokazać ostatnio. Otóż powoli zaczynam przygotowania do świąt, już zamówiłam kolejne rzeczy, zaraz do tego dojdziemy. Natomiast część mi już przyszła i słuchajcie, w tym roku postanowiłam, że na okna, tak jak mamy tutaj okno, założę sobie takie łańcuchy LEDowe. Będzie super klimatycznie, czadersko, świetliście i w ogóle fantastycznie i wspaniale. I zamówiłam sobie sztuk 5. Mam nadzieję, że to wystarczy. Zobaczymy jak z długością, ponieważ okna mamy dość szerokie. Na te takie mniejsze balkonowe to wydaje mi się, że spokojnie wystarczy. Natomiast w salonie mogę potrzebować dwóch. Chociaż niby tutaj mamy taki łańcuch LEDowy, który ma szerokość 3 metry. Zobaczcie, wygląda to tak. I ja zamówiłam sobie łańcuchy z taką żyłką, która będzie praktycznie niewidoczna. Zobaczymy, jak mocno to będzie świecić i czy da to w ogóle radę. One mają tutaj takie zaczepy na firanę niby, ale powiem wam, że ja nie mam takiej firany, nie wiem jeszcze jak ja to zaczepię. Zastanawiam się cały czas, mam nadzieję, że mi się po prostu uda jakkolwiek. I że nie będę musiała kupować osobnych firan, bo ja nie mam żabek, wiecie, ja mam przekładane przez rurki po prostu na takiej taśmie wszystkie firany i zasłony, a to widzę, że jest przewiniane pod kątem żabek, na które sobie to zaczepimy. No jeszcze nie uprzedzam faktów, tutaj mamy to na USB, czyli do takich ładowarek, dobrze, że mamy sporo tych wtyczek, bo kurczę, każde chyba potrzebuje osobnego, a tutaj nie mamy wtyczki, tylko mamy po prostu sobie tą wtyczkę już w domu ogarnąć. Mamy tutaj też pilot. Nie wiem po co tutaj jest tyle przycisków. Nie spodziewałam się. W każdym razie odplączmy sobie to i zobaczmy jakie to jest szerokie. Czyli klasycznie. O, dobra, to jest zaczepione. I muszę to sobie schować. Zaczepione to jest w taki sposób i ja sobie to po prostu schowię do każdego tego pudełeczka, nie będę tego wyrzucać, bo jak będę miała to potem poskładać i w przyszłym roku rozwiesić na nowo, to dostanę pierdzielca. Takie coś i to sobie rozwijamy w dół, jak idzie nam zasłona i ma nam to dawać taki fajny, klimatyczny efekt. Mi się to bardzo podobało, stwierdziłam, że może jakieś zdjęcia sobie świąteczne pierdykniemy i od razu to będzie całkowicie inaczej wyglądać, chociaż wiecie, ja takie lubię sobie pozawieszane rzeczy kupić, a potem tego nie zamontować, bo na przykład nie mam jak. Tak sobie kupiłam właśnie gwiazdy z IKEA w tamtym roku, zapomniałam sobie o nich i ich nawet nie zamontowałam, więc mam nadzieję, że w tym roku mi się po prostu je uda rozwiesić, no bo nie miałam koncepcji jak przytwierdzić kabel z żarówką, więc dobrze, że mamy tak dużo kontaktów w bliskiej odległości od okna, bo by była lipa totalna. Słyszę, że się Miki obudził, tata już tam u niego jest, a ja wam pokazuję, Jezus, nie zepsuj tego. Jej, 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 jej. Nie ma świąt bez wkurzania się na lampki, no. Nie ma, nie ma. 3 metry lampków. Tym się będę przejmować po świętach. Na razie się przejmujmy, jak ja to rozłożę. Wow! Świeci, świeci! Zobaczcie! O, i można... Ja już rozumiem, to ma różne tryby świecenia. Teraz tak migocze. Ile to daje możliwości. Dobrze, zobaczmy na ten pilot. Off. Pilot nie działa. Off. Dalej nic. Ten pilot ma... A! Kurde, głupia ja. Patrzcie, muszę go najpierw otworzyć. Zobaczmy, czy działa. Działa. Nie działa. Działaj, pilocie. O, działa. Teraz tryb. Ding, ding, ding. Teraz to ja będę mogła wszystkich sąsiadów wnerwiać. Wiecie, jak te takie czasami są halogeny. Mieliśmy, jak mieszkaliśmy w bloku, jakby naprzeciwko przez drogę, ja chodziłam tam na siłownię i tam była taki szyld reklama apteki. I ona tak mrygała, taki wielki krzyż, no mrygał jak porypany. Cały czas, taki wiecie, billboard mrygający neon. No wydaje mi się, że wszyscy mieli przesrane, kto miał okna na ten billboard, bo on tak rozświetlał mocno, myśmy kiedyś tamtędy szli w nocy, no była po prostu tragedia. Nie dalej nios? Zobacz jakie mamy lampki, zmienimy tryb. Ojej, no to jest dyskoteka, proszę państwa. Dobra, czwóreczka. O, tutaj mamy jeszcze większą dyskotekę. No i impreza na Sylwestra już gotowa. A jest tu jakiś stały tryb? O, chyba ostatni to jest stały tryb. Nic się z nim nie dzieje, nie. Dalej nios, jak ci się podoba? Widzę, że dalej nios jest zrelaksowany, więc się mu podoba. Dobrze, teraz muszę tylko przemyśleć, o mój mąż idzie, kochanie, musimy przemyśleć jak zawiesić te magiczne lampki, gdyż one mają po prostu takie zawieszki jakby na żabki, a ja nie mam żabek. Cześć Mikis, światełka są. O, ty rytypkami, to zrobię dziurę w karniszach. Mikis,
Zobacz. Ja cię. Siatełka. Siatełka. Mama kocha siatełka. Mamy dużo tych wtyczek ze Switchbota? Bo każde pięć mam tych i potrzebuję i to. I nie ma? Ani jedna nie ma. I potrzebuję pięć wtyczek. Znajdą się? Powiedz tak. Nie, w ogóle nie przyjmuję odmowy. No, powinna się jakieś znaleźć. Za długo się zastanawiasz. Powiedz tak. Tak powiem. No, trzy na pewno. O, no i to ja z trzema zrobię. A dwie to jak? Będę pocierała? Ale to wszystkie musisz zawiesić? Tak. Zobaczyć trzeba. Nie na taką odpowiedź, kochanie, liczyłam. Patrz, patrz, patrz. Patrz, jak można ten. Patrz. Ale będzie dawało po gałach, Misiek. Ale gdzie ty to chcesz dać? Na wszystkie okna. Na to, na tamto, na tamto i na dół. Na karnisze? One mają mieć tutaj. A nie, tu musiała dać na tego wewnętrzną, ale na tym zbieram. No właśnie, no to jest nastręczony problem tego wszystkiego, no. Gdyż one są przewidziane jakbyś miał żabki. No, a ty no nie? Żabek. Nie. I mam dwie opcje. Albo kupić firanki, a wiesz jak przeżywam zakup firanek, bo nie mogę ich kupić, i żabki, lub zrobić dziury w firanki. Nie no, to jeszcze jakaś trzecia opcja musi być, no kasy. Krzysiu ostatnio sobie zrobił kuku. No, wyżyłem się kuku. Idę myśleć intensywnie. Pięć tych jedne. Tak? Zdzierstwo. No jak zdzierstwo, ale patrz, ile trybów pracy to ma! Ale nie masz nawet dwa lamarki! Kupiłam też wieńce, ale mają dopiero dojść. Poszedł sobie już? 200 zł. Okej, poszedł sobie. Jeden wieniec kosztował 49 zł, wzięłam, kupiłam 4, bo chcę sobie zrobić w sypialni taki, wiecie, piękny, długi, ozdobę świąteczną. I nie wiem, czy mi 4 wystarczą. Na tytrytkach to zamieścić bez problemu. Na tytrytkach to... Jak? Chodźmy zobaczyć. Mój mąż znalazł mi po prostu alternatywę, ja go kocham. Jak? No. Tylko możesz złapać tu. Pomiędzy tymi. A później na końcu. Ty, ale może przy okazji mi się nie będą... I też to zafirankę całkowicie. Aaaa. I nie musisz mieć w tym momencie łapać. Trzech miejscach. No dobrze. Może chcesz robić takie? Nie, takie nie chcę. Czemu nie? No jak takie? No to będzie takie fajne. Nie. Świąteczne. Nie. Idę suszyć włosy. To ja bym wiedział, to bym mi się kocham. Och, to kocham. Mleczko. Do zrobienia mleczka potrzebujemy wodę gorącą, której nie ma, ponieważ nikt nie nalał tutaj do termosu, więc mama musi zagotować na nowo. Chciałam kupić czajnik, który ma możliwość podtrzymywania temperatury. Stwierdziłam, że super. Któraś z was też mi polecała, że super opcja i tak dalej. Ale jak się doczytałam, to ten czajnik ma możliwość podgrzewania temperatury. Mój mąż już zrobił mleczko, ty to jesteś jednak, powiem ci super. No ale powiem, dopowiem o czajniku. Nie patrz tak na mnie. Czemu się ze mnie śmiejesz? Której nie ma, ponieważ nikt nie nalał tutaj do termosu. Nikt nie nalał do termosu, a ja mam już gotowe tutaj. No ale w termosie nie ma. No i wracając do tego czajnika. Jak się doczytałam, to ten czajnik podtrzymuje temperaturę tylko przez 2 godziny. Co jest mało, bo myślałam, że tak minimum 4 godziny. W sumie co by mu szkodziło podtrzymywać dłużej niż 2, jak i tak ciągnie prąd. A najlepsze, że te czajniki chodzą tak od 120 zł. A myślałam, że im droższy, tym dłużej tą temperaturę podtrzymywać będzie. I znalazłam czajnik, który kosztował, słuchajcie, 380 zł za czajnik. Za czajnik! Czajnik. No i to jest jak dla mnie mała oszczędność. A oszczędzać trzeba. Więc nie. Powiedziałam, że będę dogrzewała i po prostu wlewała do termosiku. Też będzie okej. Okay. Będę się karmić. Głodomorra się odpala. Bierzemy się za rozwieszanie lampek tutaj na tych oknach dwóch dużych. Martusia karmi, a ja zawieszę. Sprawdziłem, że te dwie pary działają, więc nie będę zawieszał na darmo. Postaram się jakoś to ładnie zrobić i później wam pokażemy, jak to wygląda. Napawajmy się tym czasem świątecznym. A w ogóle byłam dzisiaj w sklepie i mówi pani, tam jakaś spotkała się pani ekspedientka z koleżanką i ta koleżanka do tej ekspedientki mówi: o, ale tu macie świątecznie. A ona tak patrzy, odwróciła tak wzrok, tak zmieniła, bo akurat ich widziałam, bo centralnie szłam w tą stronę. My święta mamy od września. I wiesz, że już jest Sylwester? No już, wiesz, ten nowy rok, te jakieś tam kieliszki, te wszystkie jakieś okulary, 2022. Wszystko jest.
Szaleństwo. Nie, no nie, ja mam zawolony zapłon w tym roku. Także wieszaj szybko. A nie, to będzie no, wystarczająco, no, fajnie. Tutaj jest kawałeczek tam wchodzi. A, no to dobrze. Ale będzie ładnie, Mikołaj. Zobacz. Będzie pięknie. Zobaczyć, jak to będzie wyglądać całe, jak będzie wyglądać całe, Mikołaj. Widzimy się, jak już będzie rozprostowane, zawieszone i będzie mrygające. Świetliście, to będzie. Święta idą. Zaczynamy przygotowania do świąt. Słuchajcie, musiałam przyjść trochę wcześniej, bo to tak pięknie wygląda. Zobaczcie, bo tutaj jest, nie ma w tej firany, no nie? Ale zobaczcie, jak pięknie wygląda to w firanie. No po prostu dla mnie hit. Ładnie poustawił firankę. Mamy zawieszone. Jej! Mamy zawieszone. Tylko lewa strona jest włączona na miganie, a prawa strona jest statycznie. A Martusia jeszcze ogarnia firankę, żeby było równiusieńko. Tak. Teraz mamy tak samo, tylko to będzie... To było najlepiej wydane 200 zł. Znaczy, to akurat kosztowało stówkę, bo 49 zł jedne. I to jest 3 metry, to jest tak za głowę. A na górze też mam po 3 metry, ale okna mam mniejsze. Patrzmy. Jestem mistrzem świąt! No tak. No więc... No tak. Dzięki, kochanie, dzięki. Piękne! Patrz, jakie będą ładne zdjęcia. No. Jaki klimat! Mogę to zostawić na cały rok? Kocham zimę. Znaczy, jeszcze nie ma zimy. Kocham święta. Normalnie, ja już rozumiem, dlaczego w tych sklepach te święta są od września. No fajnie to wyszło, mi się też podoba. Jeszcze na górę pójdą W kamerze wygląda to dużo jaśniej, bo to nie jest aż tak jasno, jak w kamerze widać. Aha, wygląda jakby była tutaj istna dyskoteka, a tymczasem... Tak. A to jest takie delikatne światło. Delikatne, a jednocześnie tak. Mega fajnie się będzie oglądało telewizor, tak, mega tak. Fajnie się będzie się działo. Ale ładnie. Nie, może jeszcze tutaj zaświecę i zobaczę, jak to sobie się rozbije. No, o, teraz jest bardziej prawdziwie. Bo trochę to światło zeszło. No bo one się odbijają, te lampki od... To co, kończymy na dziś? Tak. Ale fajnie. Kończymy na dziś. Widzimy się już jutro. Tak jest. I powoli zaczynamy okres przedświąteczny, więc będziemy ściągać te wszystkie cuda. Rozpakowywać, ubierać dom, także bądźcie z nami na bieżąco. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie zapraszamy, bo widzimy, że nie wszyscy subskrybują. Bardzo będzie nam miło, jeżeli klikniecie subskrybuj i dzwoneczek, żebyście mi dostawali powiadomienia z filmu. To są nowe. Pa!